Goście w studio Grzegorz Jankowski, dziennikarz, publicysta, Superstacja. Kłaniam się. Witam serdecznie oraz Polskie Radio 24. Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, Telewizja Republika. Witam. Witam serdecznie. Panowie, informacja podana przez Reutersa. Reuters powołuje się na 3 źródła. Mówi o tym, że Donald Trump pojawi się 6 lipca w Polsce. Wcześniej szczyt państw Trójmorza. No jak, związane są te sprawy z sobą, to Trójmorze jest tutaj istotne. Słyszeliśmy bardzo wiele różnych głosów w Polsce od lat, między innymi takich, że koncepcja współpracy państw tego regionu to jest mrzonka i to są hipotezy i pomysły, na które nikt nigdy nie pójdzie. Tomasz Sakiewicz. No to propagowały ośrodki rosyjskie i niemieckie, to znaczy, żebyśmy po pierwsze nie współpracowali zbyt mocno ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy tą wypowiedź ministra Sikorskiego, że nie będą nam Amerykanie robić łaski czy coś takiego. Nie będziemy tutaj niekulturalnych rzeczy cytować. I co do koncepcji regionalnej, to Rosjanie tu bronili się rękami i nogami. I dzisiaj Rosjanie najbardziej inwestują w te siły w Polsce, które nas próbują skłócić z krajami na wschodzie. Tak? Nie z rosyjskimi krajami na wschodzie. Natomiast co do Stanów Zjednoczonych, no to wystarczy przeczytać analizę ośrodka Stratford, żeby wykazać, że w interesie geopolitycznym Stanów Zjednoczonych jest odbudowanie więzi Międzymorza, Trójmorza, ponieważ jest to najbliższy potencjalny sojusznik Stanów Zjednoczonych w Europie. Sama Polska jest atrakcyjna dla nich, ale Polska w oparciu o kilkanaście krajów Trójmorza jest dużo bardziej atrakcyjna. Grzegorz Jankowski, czy pan się z tym zgadza? Czy to faktycznie jest tak, że te pomysły geopolityczne, no i sama data, bo to polski prezydent zaprosił Donalda Trumpa, podając jako kontekst, Krzysztof Szczerski mówił o tym wielokrotnie, właśnie ten szczyt państw Trójmorza. Ta wizyta, jeżeli do niej dojdzie, ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest wielki sukces polskiej dyplomacji. Faktycznie na tej dyplomacji wieszano ogromne psy, pamiętamy 27-1, pamiętamy, oskarżano tę dyplomację, że nie potrafi poruszać się na świecie. Otóż okazuje się, że interesy zwyciężają, otóż okazuje się, że ta dyplomacja potrafi się poruszać po świecie. Jeżeli ta wizyta dojdzie do skutku, można powiedzieć, że to jest jej sukces. Drugi wymiar, to o czym pan powiedział na początku, to jest ten wymiar geopolityczny. Oto amerykański prezydent, ten Trump, stawia swoją stopę na polskiej ziemi i być może wysyła sygnał do Rosjan. Słuchajcie, my tej ziemi być może będziemy bronili. Tu są nasi żołnierze. To nie jest tak, jak wam się wydaje. I tutaj zgadzam się z Tomkiem. Faktycznie te wszystkie ośrodki, które mówiły, nie zadzierajmy z Rosją, nie drażnijmy jej, nie zapraszajmy amerykańskich wojsk do Polski, nie miały racji. No dobrze, ale mamy jednocześnie przecież w tej chwili ze strony państw europejskich, czy też instytucji europejskich głosy, które są bardzo sceptyczne względem polityki zagranicznej, jaką realizuje Donald Trump, bo takie głosy płyną i ze strony Angeli Merkel, i ze strony Donalda Tuska, ze strony samych instytucji unijnych, no już nie mówiąc o nowym prezydencie Francji, dobrze, który mówi... Dobrze to zostało ujęte ze strony zagranicznych ośrodków Donalda Tuska. Który naszą planetę chce uczynić wielką ponownie, parodiując hasło i slogan Donalda Trumpa. Tu jest ileś wymiarów znowuż, dwa najważniejsze. Pierwszy jest taki, że państwa Zachodu, szczególnie Niemcy i szczególnie Francja, prowadzą handel z Rosjanami. Oni się chcą z nimi dogadywać. No chociażby rura na dnie Bałtyku płynąca z gazem, płynąca z Rosji do Niemiec. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętajmy o względach, które można by nazwać takimi no, ideologicznymi tak naprawdę. Donald Trump nie jest politykiem z bajki Angeli Merkel. Donald Trump nie jest politykiem z bajki elit Unii Europejskiej. To jest człowiek zupełnie inny, który mówi twardo. Najpierw interesy, nasze interesy. Dogadujmy się, tak, ale na bazie tego, co mamy i na bazie własnych interesów. A nie mówmy o multikulti, nie mówmy o innego tego rodzaju bzdurach. No to pierwsza dostawa gazu skroplonego do tej części Europy. Jednocześnie polski minister Marek Gróbarczyk mówi, naszym fundamentalnym celem w polityce europejskiej jest uniemożliwienie realizacji projektu Nord Stream 2. No a to wszystko dzieje się w momencie i wypowiedziane jest w momencie, kiedy do gazoportu w Świnoujściu przypływa amerykański gaz. Gaz musi być w tym rejonie tańszy, właśnie amerykański, i wtedy rzeczywiście ten Nord Stream 2 nie będzie miał żadnego sensu, bo my sami podkupimy część handlu w regionie, ale do tego potrzeba jeszcze więcej połączeń, potrzeba rury w powszech Bałtyku, z Norwegii, z Danii trzeba z tych złóż korzystać, trzeba jeszcze jednego gazoportu i wtedy jakiekolwiek projekty rosyjsko-niemieckie nie będą miały żadnego sensu, bo budowanie tak odległych połączeń i to jeszcze pod dnie Bałtyku, jak robią to Rosjanie i Niemcy, biznesowo jest nieopłacalne. Ono ma wymiar polityczny. I taki jest wymiar tych działań. Ano, rzućmy na kolana Europę Środkową, niech nas słucha. Otóż jeżeli nam się uda taniej handlować gazem, własnym gazem, dostarczanym z Ameryki, skądkolwiek inąd, z Norwegii, z Danii, w Europie Środkowej, to te projekty po prostu, nawet jak powstaną, nie będą miały żadnego ekonomicznego sensu. No dobrze, panowie, ale czy w takim razie ta perspektywa, no widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie po tym, kiedy Donald Trump odwiedził Arabię Saudyjską, chwilę później
później dzieją się bardzo interesujące rzeczy wokół Kataru. Czy podobnie może być z Polską? To znaczy, czy ta wizyta, ja mówiłem o tym w swoich pierwszych słowach, czy ta wizyta może oznaczać taki geopolityczny sygnał? Stany Zjednoczone, administracja Donalda Trumpa stawiać będzie na współpracę z Polską i z tym regionem, a nie z tymi dotychczasowymi. Już stawia i to widać po przesuwaniu wojsk, po aktywności politycznej, po wypowiedziach Donalda Trumpa. Trzeba pamiętać, że te wybory w Stanach Zjednoczonych pokazały ogromną rolę polskiej mniejszości w Stanach Zjednoczonych i Trump też musi liczyć z tymi głosami. On bez głosów Polaków i katolików nie wygrał tych wyborów. I Trump musi o tym pamiętać, ale jest coś więcej. Jest interes Stanów Zjednoczonych, bo po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to Polska będzie w znacznej mierze realizowała interesy Stanów Zjednoczonych w Unii. To jest tak, że coraz większe upodmiotowienie Polski na arenie europejskiej, to, że artykułujemy własne interesy, że się ich nie wstydzimy tak naprawdę, że twardo o nie walczymy. No ale za to krytykują nas Niemcy, za to krytykuje nas Francja, za to krytykuje nas Belgia. Jak jeżeli nas krytykują, to jest... Nawet Luksemburg nas krytykuje. Tak, to jest to tylko i wyłącznie miara naszego sukcesu i tylko i wyłącznie miara tego, że nam się to wszystko należy. Tak naprawdę należy, bo mamy swoją pozycję w Europie. Jesteśmy narodem i krajem, który ma 40 milionów ludzi, który ma pewną pozycję i na Polsce. 20 tak. milionów na świecie. Dokładnie i na nią zasługuje. I jeżeli będą nas krytykować, a na pewno będą, bo tego rodzaju działania zmuszą ich do krytyki, to nie powinniśmy się tym przejmować. No dobrze, panowie, to chciałem spytać w takim razie, przesunąć się na wschód w związku z rzeczami, o których pisała Gazeta Polska ostatnio, ale nie tylko Gazeta Polska, bo dzisiejsze czy wczoraj podane informacje przez propagandowy rosyjski serwis Sputnik, który powołuje się na wywiad, jakiego udzielił pan Morozow, ten sam pan Morozow, którego pamiętamy z pierwszych dni z wypowiedzi pana Edmunda Klicha, przyznaje rzeczy zaskakujące, ale poza tym opublikowany został dokument przez Rosjan, podpisany przez polskiego wiceministra spraw wewnętrznych, pana Piotra Stachańczyka i przez polskiego wiceministra spraw zagranicznych, którzy stwierdzają kilka rzeczy, ale między innymi taką, że nie mogą być opublikowane żadne wyniki badań DNA ofiar katastrofy smoleńskiej bez zgody Federacji Rosyjskiej. Co oznacza opublikowanie tego dokumentu? Widzimy podpis, widzimy, że dokument istnieje, nikt nie kwestionuje jego. Dla mnie ta informacja jest bardzo sensacyjna, to jest po pierwsze. Po drugie, mnoży kolejne znaki zapytania i pokazuje bardzo wyraźnie. Katastrofa smoleńska nie została do dzisiaj wyjaśniona. W tej katastrofie nic nie jest jasne. Jest niesamowity przekaz, bo Morozow mówi, było tak jak mówiliśmy i podaje szczegóły, które temu kompletnie przeczą. No to ja może przeczytam fragment wywiadu, bo w tym wywiadzie znajdują się następujące informacje. Informacje, które już znamy, bo słyszeliśmy je wielokrotnie, ale nigdy od polskich instytucji badających oficjalnie tę katastrofę. Samolot chaotycznie i intensywnie rozpadał się. Odpadały od niego części, czemu towarzyszyła informacja o zaprzestaniu pracy różnych systemów i przyrządów. Między innymi znajdują się informacje o tym, że samolot rozpadał się w powietrzu. Do tej pory Rosjanie, do tej pory Mike Miller mówił kompletnie co innego. To jest odpowiedź między innymi na dwa zarzuty, które są już dosyć oczywiste i które Rosjanie wiedzą, że strona polska dysponuje dowodami na to. Po pierwsze, że ten samolot się rozpadł zanim uderzył o ziemię, bo choćby rozkład części na to wskazuje i zdjęcia, które Polska dysponuje. Po drugie, brak zapisu ostatnich sekund lotu. Nie da się już w tej chwili ukryć, że brakuje zapisu i zarzut sfałszowania przez Rosjan, to jest bardzo poważnym zarzutem w tej chwili już niezależnie od tego, co się stało w Smoleńsku. Ostatnich kilku sekund, czyli wytarcia, uniemożliwienia odczytu tych ostatnich kilku sekund mogą bronić tylko w ten sposób, że w wyniku uderzenia o pancerną brzozę, która już dostaje jakichś nieprawdopodobnych właściwości niszczycielskich, zostaje wyłączona możliwość odczytu w czarnych skrzynkach. W ten sposób Morozow broni tej tezy, że to myśmy nie sfałszowali, tylko zniszczenia uniemożliwiają odczytanie tego, co się działo w tych kluczowych 3-6 sekundach. No to dobrze, to w takim razie panowie, no jeżeli tego rodzaju informacje się pojawiają, one się pojawiają pod nazwiskiem w oficjalnych... No to jest jeden z najważniejszych urzędników do badania katastrof w Rosji, odpowiedzialny usta państwa rosyjskiego w tej sprawie. Dlaczego? Dlaczego pojawia się tego rodzaju wypowiedź? To być może nie dla wszystkich jest jasne, ale to po raz pierwszy tego rodzaju słowa i z tych słów jasno wynika. To, co pokazały konferencje naukowców, konferencje smoleńskie, to, co badał zespół parlamentarny w poprzedniej kadencji i to, o czym w tej chwili mówi Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, no zostało potwierdzone przez stronę rosyjską. To jest tak, moim zdaniem, że jeżeli Polska prowadzi własne śledztwo, jeżeli Polska nie uwierzyła w te ustalenia, które były dotychczas, i zadaje pytania, zmusza de facto stronę rosyjską do ustosunkowywania się do tego. I oni popełniają po prostu błędy.
To jest tak jak na boisku piłkarskim. Jeżeli jedna drużyna gniecie, to druga popełnia błędy. Ale to oni popełnili w tej chwili błąd, czy dokonali pewnej kalkulacji? No wycofujemy się na jakieś pozycje, które z definicji zostały wcześniej zamierzone. No odpuszczamy pewne pola po to, żeby zyskać coś więcej. To jest cała tajemnica tej socjotechniki. Rosjanie nigdy nie mieli dobrej, spójnej wersji. Najpierw agencja Nowosti podaje przecież wersję o eksplozji w powietrzu. Przecież to Rosjanie pierwsi ją podają w języku rosyjskim, angielskim, całą animację. Putin podaje jeszcze inną wersję. I wersja pancernej brzozy pojawia się dopiero po paru dniach. Rosjanie nie mieli spójnej wersji, tylko nam mówią, i to zrobiono Polakom w mózgach. Cokolwiek Rosjanie powiedzieli, to musi być prawda. Drobiazgi mogą się różnić, ale generalnie Rosjanie przecież nie mogą kłamać. Słyszeliśmy to 1000 razy. Przecież nie mają interesu, żeby kłamać. To wtłoczono, a to jest kolejna wersja, która ma uzupełnić dramatyczną sprzeczność z ustalonymi faktami. Gazeta Polska opublikowała film i Telewizja Republika opublikowała film z kolejnym świadkiem, który mówi no w zasadzie to, co mówi Morozow. Samolot, kiedy był nad ziemią, płonął. Widać było płomienie, widać było, że się rozpada. Tych świadków jest prawdopodobnie bardzo dużo. To nie jest jedyny świadek. Moim zdaniem tych świadków się pojawi dużo więcej, ponieważ pół miasta widziało, że samolot płonął. Tylko się ludzie bali mówić. A teraz niektórzy zaczynają mówić. Polska ma obowiązek weryfikować tego rodzaju informacji i Polska ma obowiązek naciskać na Rosjan w tej sprawie. Tak jest. Panowie, no to jeszcze jedno pytanie już niezwiązane z wielką geopolityką. Piotr Leroy Marzec, niegdyś gwiazda hip-hopu, pierwszy hip-hopowiec w Polsce, tak przynajmniej sobie mówił, opuścił klub Kukiz 15, został wykluczony z tego klubu. Dużo się o tym mówiło, to w końcu nastąpiło, Grzegorz. Ja tu Kukiza bardzo rozumiem. To jest tak, że Leroy zaczął wyrastać poza klub, zaczął chyba grać własną politykę. Chyba uwierzył, że jest wielki, chyba uwierzył, że jest wielkim politykiem i chyba uwierzył w to, że jest w stanie wygrać wybory prezydenckie w Warszawie. I chyba na tej podstawie, mówiąc tak kolokwialnie, trochę odleciał. Nie dziwi się Kukizowi, że go wyrzucono. Tomasz, takie się dziwi? Nie, dziwić się nie dziwię. No, ucho prezesa przedstawiło pewien zarys konfliktu między panami. Należy tutaj tej audycji zaufać. Natomiast ja myślę, że w ogóle to jest ta radośniejsza część naszej polityki i muszę przyznać, że tego typu konflikty nie powodują, że ludzie mają obrzydzenie do niej, wręcz zaczynają się interesować. Być może to jest to niezbędne abecadło, polityka dla każdego, również w wersji kuchennej i maglowej. Czyżby to znaczyło, że rockman i hip-hopowiec niekoniecznie mają ze sobą po drodze? To przeczyłoby temu, w jaką stronę przez długie lata rozwijało się. To są zupełnie inne rodzaje muzyki, zapewne. Właśnie nie, panie redaktorze, właśnie nie. Mamy całą masę przykładów rewelacyjnych utworów z nutami rocka, i z hip-hopem w Sejmie się nie udało połączyć. Cała masa. Panowie, dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Dzisiaj jest czwartek. A skoro czwartek, Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie. Szczęść Boże, daj Boże. Jak się panu wiedzie, proszę pan, w TVP? Doskonale, doskonale, jak to mówią za oceanem, niezależnie od tego, co się dzieje. W Wielkiej Brytanii, w czasie, kiedy my tutaj sobie dyskutujemy, kończy się w tej chwili głosowanie, ale w Wielkiej Brytanii również odbyły się kolejne zamachy terrorystyczne. Nie wiem, który to już raz w Europie zamach terrorystyczny jest przygrywką przed wyborami. To jak będzie? Proszę pana, jest Ramadan i tych zamachów jest tyle, co ja tutaj mam, jeden po drugim. Festiwal rockowy w Niemczech przerwany, na Filipinach bitwa z ekstremistami. Proszę pana, w Londynie zamachowiec był znany policji z imienia, nazwiska i władze były uprzedzane, służby były uprzedzane przez znajomych tego terrorysty, a pani May w tym czasie zmniejszyła liczbę policjantów o 20 tysięcy. Proszę pana, możemy tak jechać. W Iranie nawet są zamachy teraz. Co pani May zrobiła źle i dlaczego być może przegra te wybory? Co byłoby niedobre dla Wielkiej Brytanii, bo ci, którzy wejdą na jej miejsce, są gorsi. Otóż nikt nie odpowiedział na wypowiedzenie wojny. Przecież państwo islamskie wypowiedziało i to wielokrotnie wojnę Europie, poszczególnym krajom oraz całej Europie jako koncepcji. To ja od razu dopytam, bo pan mówi państwo islamskie, ale jak to jest? Jakiś mały w stosunku do innych państw kalifat, państwo, organizacja terrorystyczna wypowiada wojnę kontynentowi Europa, temu kontynentowi, na którym ufundowana została cywilizacja zachodnia, ta, która w tej chwili rządzi światem po II wojnie światowej?
Kto tą wojnę wypowiedział i komu? No, wypowiedzieli pierwszą wojnę dawno temu Ameryce, powiedzmy, kiedy wysadzili w powietrze dwie wieże. Oficjalne wypowiedzenie wojny, oficjalne założenie państwa. Kalifat istniał zresztą już wcześniej dookoła Morza Śródziemnego. To było ich morze wewnętrzne i proszę pana, wypowiedzieli wojnę, czy nam się to podoba, czy nie. Mają bojowników na naszym terenie, czy to się nam podoba, czy nie. I dopóki będziemy mówić to, co pan przed chwileczką, że ale przecież nie mają terytorium, nie mają oficjalnych władz, ple, ple, ple. Dopóki nie uznamy, że to jest wypowiedziana wojna, to nie zaczniemy odpowiadać środkami adekwatnymi. Bo jak jest wojna na naszym terenie, to ogłasza się stan wojny albo stan wojenny, zależnie od kraju. I cała policja chodzi pod bronią. Na tym moście w Wielkiej Brytanii policjanci się chowali tak samo jak cała reszta towarzystwa, bo oni broni nie mają. No ale cóż, Wielka Brytania chwali się, że zareagowali szybko, bo 8 minut od telefonu była już na miejscu policja, choć krytycy twierdzą, że ten telefon nastąpił po 10 minutach, kiedy od 10 minut już ginęli ludzie na moście i w okolicy. Ale proszę pana, w ogóle nieistotne, jeżeli tam były jakiekolwiek minuty, to nieistotne czy 10, czy 8, czy 20. Granda polega na tym, że policjanci, którzy tam byli, nie mieli broni. No proszę pana, w Arizonie albo Teksasie obywatel jakiś by coś wyciągnął i zaczął strzelać do ludzi, którzy z nożami ganiają, albo rozwaliłby ten samochód, po oponach by dał, cokolwiek. Natomiast tam policja nie ma broni i ta, co przyjechała, przyjechała szybko, ale po 8 minutach, bo jest jakaś wydzielona część policji daleko, która ma broń, a ta, która jest tutaj, broni nie ma. Obywateli też trzeba uzbroić. Każdy, kto był w wojsku Wielkiej Brytanii, powinien natychmiast dostać broń, bo jesteśmy w stanie wojny. Dopóki nie uznamy tego faktu, to na przykład nie można obywatela brytyjskiego, który przed chwilą był w Syrii, nie wpuścić do Wielkiej Brytanii. On jest Arab z gęby, chodzi do meczetu, ogłasza się na Twitterach, że jest za państwem islamskim i przeszedł trening, proszę pana, w Syrii, gdzieś w obozie Al-Kaidy czy czegoś tam. I nie możemy go nie wpuścić do Wielkiej Brytanii, bo nie jesteśmy w stanie wojny. Gdybyśmy byli w stanie oficjalnej wojny, to odbieramy mu obywatelstwo, bo on wstąpił do armii wroga. No ale burmistrz Londynu, który sam jest muzułmaninem, zresztą z partii lewicowej, w pytaniach, które zadawali mu dziennikarze, w odpowiedziach na te pytania, mówi, około 400 osób wróciło z wojny w Syrii do Wielkiej Brytanii, połowa z tych osób, około 200 jest w Londynie, a na pytanie dziennikarzy, gdzie oni są, on odpowiada, nie wiem, nie orientuje się. No on może się nie orientuje, natomiast ktoś się powinien szybko orientować. Powtarzam i będę powtarzał, natychmiast trzeba wypowiedzieć z powrotem wojnę im. Uznać państwo islamskie za istniejące, bo istnieje. Uznać ich armię za istniejącą, bo istnieje. Mówi się o wojnie z terrorem, pan zresztą mówi o wojnie z terrorystami, z terrorem, mówi pan o wojnie z państwem islamskim, ale coraz częściej mówi się o tym, że Europa została zaatakowana przez islam, a niektórzy robią takie rozróżnienie, mówią przez wojujący islam, bo jest też inny islam, który jest niewojujący. Kto zaatakował Europę, kto zaatakował cywilizację chrześcijańską? Być może jest jakiś inny islam i ja obserwuję takie zjawisko, które rzeczywiście jest. Sunnici i szyici się różnią od siebie. Sunnici chcą handlować perłami, ropą naftową i gazem i do nich pojechał Trump do Arabii Saudyjskiej. Gadaliśmy o tym 2 tygodnie temu. Natomiast szyici to nie są nawet etniczni Arabowie w większości, bo to gdzieś tam z Persji noga islamu przylazła, gdzieś w Afganistanie siedzą, w Pakistanie i oni rozrabiają. Tylko jeżeli rzeczywiście istnieje taki podział na dwa islamy, to ja poproszę i pani May prosiła do muzułmanów Wielkiej Brytanii pisząc, co zamierzacie zrobić, aby pomóc rządowi. I oni, proszę pana, nic nie robią. Jedyna manifestacja muzułmanów protestujących przeciwko radykalnemu islamowi okazała się ustawką CNN-u. No to pokażmy może. No to może pokażmy, bo jesteśmy w stanie to pokazać. Media na całym świecie dopiero po tym, kiedy ktoś stojący obok ekipy CNN nakręcił, jak ekipa CNN ustawia samą manifestację. Pokażmy to może tak, żeby widzowie wiedzieli, o czym mówimy. Proszę bardzo, Wojciech Cejrowski mówi, a widzowie oglądają.
Moim zdaniem to nawet nie jest normalna ekipa CNN-u, bo normalna ekipa to jest gość z kamerą, ma lampkę na kamerze i reporterka z mikrofonem. A tu widzimy cały anturaż hollywoodzki, są co najmniej dwie lampy na sztycach ustawione i tam ktoś tych ludzi przesuwa, ustawia ich jak aktorów. Na pustej ulicy wyblokowanej, nie wiem czy o 3 rano kręcili w Nowym Jorku, czy gdzie to było, że tam w ogóle nikt się nie kręci. Jak jest manifestacja, wie pan, samochody przejeżdżają, coś się dzieje. Typowa ustawka hollywoodzka. Ktoś zagrał ten film i ktoś inny to nagrał z tyłu. Ekipa CNN w dodatku była większa liczebnie od tych muzułmańskich bab i tego faceta jednego z brodą tam. Ktoś to nagrał, wpuścił na Twittera i proszę pana, ten materiał był blokowany wielokrotnie jakimiś tajnymi siłami, wywalany był z różnych miejsc, ludzie sobie to podawali dalej i to znikało szybciej niż sobie podawali. W którymś momencie fala była taka, że nie dało już się tego zatrzymać i dlatego to oglądamy. No dobrze, ale muzułmanie... Kłamstwo, fake news, proszę pana, kłamstwo, fake news, CNN, kłamstwo. Ale CNN się broni, bo te zarzuty pojawiają się już wszędzie, już tradycyjne media o tym również mówią i CNN mówi, no nie, tam naprawdę była ta manifestacja, tylko ona była gdzieś obok, a myśmy kamery mieli ustawione w tą stronę, to poprosiliśmy, żeby się przesunęli. I uwaga, jeżeli była gdzieś obok... Dlaczego jej nie słychać w tle? Dlaczego nikt inny ich nie sfilmował? To była manifestacja gdzieś obok na zlecenie CNN-u? Żadne inne newsy nie sfilmowały obok? No proszę pana, kłamstwo. To po co to kłamstwo w takim razie? A proszę pana, bo żeby... Po co amerykańska telewizja CNN buduje tego rodzaju kłamstwo? Żeby utrzymać takie gadanie puste, że są jakieś dwa islamy, może ten drugi z sunnitów się wreszcie pojawi. Natomiast na razie go nie ma. Po to, żeby utrzymać taką podwójną gadkę, że przecież no nie możemy meczetów nie budować w Warszawie. Jeden już jest, teraz ma się drugi budować, ktoś mi powiedział, uważam, że granda. No ale nie możemy nie budować, bo ci są pokojowi. Ci wszyscy pokojowi... Ale to ja od razu dopytam, momencik, skoro jest ta Warszawa, ja od razu o to dopytam. Są w Polsce muzułmanie, są w Polsce Tatarzy, którzy od lat są lojalnymi obywatelami Rzeczpospolitej. Walczą przy naszym boku od 300 lat we wszystkich wojnach. Tak. Co z tym oni zrobić? To są Tatarzy rzeczywiście uszlachceni przez naszych królów za dzielność. Ale to są też wyznawcy islamu. Lojalni obywatele Rzeczpospolitej. Tylko uwaga. Oni się kurczą liczebnie. Oni nie potrzebują nowych meczetów, bo ta społeczność się kurczy. Oni pod Białymstokiem mają, w Gdańsku mają i się kurczą. Ja się z jednym przyjaźnię i konno jeżdżę z nim, Tatar, który mieszka niedaleko od Gdańska. Natomiast gdyby się rozmnażali, to rzeczywiście dla nich byłyby potrzebne nowe meczety, ale to są meczety dla tych gości, którzy kebab serwują, dla tych Libańczyków, którzy te warszawskie meczety. Dla jakichś, proszę pana, nie obywateli Rzeczypospolitej, tylko dla obywateli zagranicznych, może dla Czeczeńców, których wpuściliśmy do Polski niepostrzeżenie 100 tysięcy, proszę pana, nagle mamy Czeczeńców. Polscy eksperci mówią, że cała ta rozmowa o tym, że kupowanie gazu od Kataru to nie jest dobry pomysł, to może być nakręcana przez Rosjan historia pod tytułem nie kupujcie tego gazu od Kataru, no bo lepszy jest nasz, rosyjski, stary, dobry, płynący ze wschodu na zachód. Mnie troszeczkę mniej interesuje, co teraz Ruscy z tym robią, bo oni próbują uwić kolejny interes. W ogóle mnie to nie obchodzi. Mnie obchodzi tylko to, co widzę. I nie czytam briefingów CIA. I teraz na chłopski rozum. Można albo zbić cenę z Katarem, jakim się powie, następny statek już dopłynął wprawdzie, ale nie wpuszczamy go do portu, dopóki wy sobie nie wyjaśnicie tych spraw. No i wtedy Katar nas błaga, żebyśmy ten tankowiec przyjęli, bo jak oni go puszczą z powrotem, to ich kosztuje. Można się dogadać na drugim polu. Jakby więcej wiedział, bo mi pan briefingi CIA dawał i to, co MSZ wie, to bym sensowniej rozmawiał teraz. Ale... Albo przynajmniej to, co Kukiz 15. Druga opcja jest taka. Można się z Amerykanami dogadać. Chłopaki, zależy wam, żebyśmy zerwali umowę z Katarem? To zerwiemy. Ale ja dla mojego elektoratu potrzebuję 40 tankowców amerykańskiego gazu na lepszych warunkach niż mi daje Katar. A co najmniej na takich samych
Bo wolę kupować z Ameryki na tych samych warunkach niż z jakiegoś Kataru dziwnego. Z Ameryki właśnie przypłynął, dzisiaj przypłynął do Świnoujścia. No dobrze, proszę pana, doskonałe pole negocjacyjne. Jeżeli Katar jest przymknięty przez innych Arabów, to my się możemy z tej umowy bez konsekwencji wycofać. Nikt się na nas na świecie nie obrazi, żeśmy zerwali umowę z Katarem. A jednocześnie ta karta, wie pan, do Amerykanów oczko albo do Saudów, tylko oni gazu nie mają. No ale może zamiast gazu weźmiemy ropę na lepszych warunkach w zamian za to, że z Katarem zatrzymamy handel. Przedsiębiorca Wojciech Cejrowski. No to mamy jeszcze parę spraw związanych bezpośrednio z Polską i z Rosją siłą rzeczy. Wojciech Cejrowski odpowie, a pytamy o Bronisława Komorowskiego, który w ostatnim wywiadzie powiedział, że wszyscy w Polsce wiedzieli o tym, jak wyglądała praktyka pochówków smoleńskich, o których dowiadujemy się z każdym dniem coraz więcej. Jak pan skomentuje te słowa? Pan wiedział? No właśnie chciałem skomentować, że trzeba się pochylić z litością nad tą osobą, bo nie bez powodu w internecie była powszechnie nazywana Bredzisławem Komorowskim. No brednie, które wygadywał z różnych okazji. I tak jak Kwaśniewskiemu można wybaczyć, bo gadał brednie po pijaku, tak ten brednie wygaduje i wygadywał po trzeźwemu. No a może naprawdę jest tak, jak powiedział? Może naprawdę oni wiedzieli, rządzący wiedzieli, tylko panu, mnie, milionom widzów nie powiedzieli? No, ale facet mówi wszyscy i nie definiuje, czy wszyscy w polityce. On się wprawdzie w tej rozmowie odnosił do Jarosława Kaczyńskiego, że wszyscy w sensie chyba klasy politycznej, i Jarosław Kaczyński wiedział, co jest w trumnie, ale zależało mu na szybkim pogrzebie na Wawelu, na fali społecznego pla pla pla, i w związku z tym wtedy wiedział i pochował brata razem ze szczątkami innych osób. Proszę pana, jeżeli wszyscy wiedzieli, pytam Bronisława Komorowskiego, to dlaczego ci wszyscy nic nie zrobili? Bo mnie to dzisiaj po tylu latach oburza, że do worków na śmieci były wrzucane szczątki ludzkie, ważone, żeby się mniej więcej zgadzało. Ile Walentynowicz ważyła? 44 kilo? To muszę wyrzucić jakąś nerkę, bo zacięćka się zrobi. Pff, do trumny z chlaśnięciem w worku na śmieci. I serce zaszyte w czyimś udzie, proszę pana, to już jest działanie celowe i z premedytacją. Jak robię sekcję zwłok, nie? Wywalam różne rzeczy. I potem je niechlujnie spakuję, to po prostu wkładam do skrzynki. Ale jak mi się chce zaszyć serce w nodze, wykonać pracę, to znaczy, że jestem wyjątkowym sadystą i bydlakiem. I skoro Bronisław Komorowski o tym wszystkim wiedział, to czemu żeś nic nie zrobił, dziadu? Przestępco jeden. Czemu żeś nic nie zrobił, jak wiedziałeś? Czemu? Na tą kwestię, w tej kwestii wypowiedział się również ambasador rosyjski, bo ambasador rosyjski, mówiąc dokładnie to samo, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej, mówi: mowa o bezczeszczeniu zwłok to jest nieprawda. Nie wolno używać tego rodzaju zarzutu, to są zarzuty nieuprawnione. Dokładnie to samo słyszymy ze strony polskich polityków, którzy wówczas rządzili. No to jakoś wskazuje na ich związki kulturowe z tym panem. Natomiast na szczęście ruski ani generał, ani Ławrow, ani nikt inny nie może nam zabraniać, o czym i jakim językiem rozmawiamy. Na szczęście akurat te czasy odeszły. Może wrócą. Może Rosja nas znowu najedzie i będzie kontrolować polski język, ale na razie no nie może mi zabronić mówić tak, jak mnie się podoba. A tymczasem Gazeta Polska na okładce pisze, że dotarła do kolejnego świadka, który mówi: widziałem samolot, kiedy był nisko nad ziemią, 10 kwietnia 2010 roku płonął, później usłyszałem huk i ciszę. Żaden z tych, a takich świadków poznaliśmy już co najmniej kilku, nie został przesłuchany przez rosyjskich śledczych, również przed polskich. Jak to skomentuje Wojciech Cejrowski? Standardowy fragment programu Gazety Polskiej jest właśnie dociekanie tego, jak było, co się stało, a co się nie stało. I niech dociekają, ktoś taki musi być. Było kilku świrów przecież za PRL-u, którzy dociekali Katynia i wtedy uważaliśmy, że świry. Potem zaczęliśmy uważać, że świrowie, że mieli rację, że bohaterowie nasi, bo dociekliśmy prawdy ostatecznie i oni mieli rację. Natomiast no, prokuratura to powinna przesłuchać każdego świadka, który się nawinie. Jak ich był wypadek na ulicy, to się zbiera ludzi, nawet jak nic nie widział, się ich przesłuchuje, żeby pod przysięgą powiedzieli, że nic nie widzieli. No i to jest granda, żeśmy nie przesłuchali tych świadków 6, 7, 18, bo też jest druga fala taka, jak się przesłucha kilku, to się ujawniają kolejni.
bo ten przesłuchiwany powie, a jeszcze tam ze mną był Rysiek, a to dawać tego Ryśka. Albo ktoś się odważy, dobra, no wszyscy zeznają, to ja też pójdę, bo też coś widziałem. W Niemczech natomiast Syryjczyk wybrał się do psychologa, który pomóc ma w rozwiązywaniu problemów imigrantów. No i ten psycholog został zasztyletowany przez tego człowieka. Niemcy mówią, że nie ma żadnych podejrzeń działań związanych z terroryzmem. No to z czym? No przecież to są brednie kompletne. Naród się musi niemiecki podnieść. Nie lubię, jak oni powstają, ale no muszą chyba zrobić jakieś powstanie, obalić tę władzę. Proszę pana, nożownik syryjski. Proszę pojechać do obozów imigrantów. Nie chcą sprzątać. Nie chcą pracować. Nie chcą się uczyć niemieckiego, ani angielskiego, ani niczego. Chcą, żeby im dawać socjal, dać im mieszkania, przesiedlić ich do lepszych miejsc. Proszę mi pokazać jednego, który sprząta, który chce się uczyć języka. Przychodzą do psychologa, on jest wkurzony, że musi chodzić do jakiegoś psychologa i mu gardło podrzyna. No to z nożem idzie do psychologa, przecież każdy, kto idzie do psychologa, to ma za pazuchą kosę, przecież to... Ale ktoś im dał te noże. Jak jesteśmy w obozie dla uchodźców, oni mają wypalone opuszki palców. Nie wiemy, kim gość jest. Nie mają żadnych dokumentów. No to może niech mają plastikowe widelce na wszelki wypadek i częste rewizje. A w ogóle trzeba spakować to towarzystwo na statki i wywieźć na plażę Libii w miejscu, gdzie nic nie ma i tam ich grzecznie wysadzić, tak jak w Normandii armia amerykańska robiła desant. Jak nie będą chcieli zejść ze statku, to można delikatnie spychaczem im zasugerować, że tam jest wyjście i proszę wyjść. Niemcy mówią, że ten incydent nie miał nic wspólnego z terroryzmem, ale nie mówią, że nie miał nic wspólnego z polityką migracyjną i z imigracją, a to jakoś tak często idzie w parze. A to była popołudniowa rozmowa z Wojciechem Cejrowskim. To był program Minęła 20. My widzimy się w programie Woronicza 17 w niedzielę, a teraz przenosimy się na konferencję prasową Kancelarii Prezydenta RP. Ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.